Rosja. Kraj z ogromnymi tradycjami lotniczymi. Kraj jednak, w którym przez lata te tradycje obumierały, a propagandowe naciski polityków czasów zimnej wojny zrujnowały ich rodzime produkcje. Lotnictwo w Związku Radzieckim miało być. Nie miało zarabiać. Nie miało być bezpieczne. Po prostu miało być. Najłatwiej przywołać tutaj historię Iliuszyna Il-86 oraz Il-96, którą znacie z poprzedniego odcinka. Przykładów oczywiście jest więcej, jednak jest w obecnej Federacji Rosyjskiej projekt, który według nich ma przełamać duopol Airbusa oraz Boeinga. Oczywiście nie ma być to Il-96M, a Irkut MC-21. Czym jest ten samolot? Jaki będzie i czy faktycznie ma szansę przełamać dominację tych dwóch producentów? Czy jednak będzie to powtórka z rozrywki, którą dostarczały nam przez lata inne wschodnie projekty, które kończyły się brakiem zamówień i stratami wynoszącymi miliard dolarów? Osobom, które nie oglądały poprzedniego odcinka, aby posiadać pełne tło, polecam się z nim najpierw zapoznać, a teraz zapraszam do oglądania. Nawiązując do poprzedniego odcinka, modernizacja Iła-86 pod koniec lat 80., a tym bardziej Iła-96 w 2016 roku, była bez sensu pod każdym względem, ale przede wszystkim zjadła ich konkurencja. W 2016 roku każda linia chcąca samolot szerokogadłubowy zastanawiała się pomiędzy Boeingiem 787 Dreamliner a Airbusem A350. W przypadku Irkuta MC-12 sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Irkut MC-12 to średniodystansowy wąskokadłubowiec, którego najłatwiej porównać do rodziny Airbusa A320 oraz Boeinga 737. Samolot w przeciwieństwie do swoich przyszłych konkurentów ma posiadać dwa warianty, 200 oraz 300. Prace nad samolotem rozpoczęły się w 2006 roku, celem zastąpienia nim dobrze nam znanego Tupolewa Tu-154M. W ciągu 10 lat inżynierowie mieli nie tylko zastąpić Tu-154M, który swoją drogą został wycofany troszeczkę wcześniej z powodu wydarzeń z 2010 roku, ale również miał przyćmić produkt Airbusa oraz Boeinga. No i tak, na pierwszy rzut oka brzmi to śmiesznie. Gdzie jakiś Irkut ma zdetronizować Airbusa oraz Boeinga? Ale czy na pewno są bez szans? W przypadku Iła-96 sprawa była oczywista. Właśnie wchodził Boeing 777 oraz Airbus szykował się na produkcję A330. Radziecka technologia nie miała szans z tymi samolotami, które do dziś są rentowne i linie nadal chętnie z nich korzystają. Jednak w przypadku wąskokadłubowców sytuacja jest diametralnie inna. Co więcej, to nawet Boeing 737 brzmi troszeczkę jak taki Il-96. Boeing 737 powstał w dużej mierze z modelu 727. Jest to model, nad którym prace rozpoczęły się w 1958 roku, 63 lata temu. Sam 737 zaczął powstawać zaledwie 6 lat później, a pierwszy samolot wzbił się w powietrze w 1967 roku. Przez lata oczywiście maszyna była modyfikowana. Druga generacja tego samolotu powstała w 1984 roku i to miał być koniec. Kolejny samolot miał być już zupełnie nowy. Jednak w międzyczasie, w 1987 roku, po raz pierwszy w powietrze wzbija się nowoczesny rywal. Airbus A320. Samolot zużywający mniej paliwa, posiadający szereg nowoczesnych rozwiązań, takich jak fly-by-wire czy szklany kokpit. Boeing ma do wyboru albo wydać miliardy dolarów na nową konstrukcję, albo odnowić 737 i sprzedawać taniej od Airbusa.
I tak się właśnie dzieje. Lata mijają, a 737 nowej generacji nadal jest hitem sprzedaży. W grudniu 2010 roku Airbus ogłasza projekt A320neo, czyli odświeżoną wersję A320. Boeing po raz kolejny jest pod ścianą i znowu, zamiast wydawać miliardy na nową konstrukcję, próbuje odmłodzić 737, produkując model MAX, który z powodu błędów w oprogramowaniu doprowadził do dwóch katastrof, a zamówienia na ten samolot poleciały na łeb na szyję. I tutaj wchodzi Irkut. 737 MAX to samolot, który raczej nie kojarzy się dobrze. A320neo jest super, jednak ma już 34 lata. Czy to może jest powód, aby linie lotnicze poszukały czegoś nowego? Czy graczem, który przejmie ich rynek, może być Irkut? Pierwsze, na co musimy spojrzeć, to oczywiście silnik. IU-96, jeśli pamiętacie z poprzedniego odcinka, ma bardzo nieekonomiczne silniki. W przypadku Irkuta, Jakolew postanowił, że kończą z propagandą i silniki będą zachodnie. Bardzo trafna decyzja, szkoda, że tak późno. Samolot miał mieć silniki Pratt & Whitney 1000G. Są to dokładnie takie same amerykańskie silniki, jakie stosuje się w rodzinie A320neo. Nie mają przewagi, natomiast nic nie tracą. W międzyczasie jednak postanowili oni na wszelki wypadek rozwijać swoją rodzimą konstrukcję. No i niestety, na ten moment samolot swój pierwszy lot wykonał właśnie na rosyjskim PD-14. Pierwszym silniku turbowentylatorowym zbudowanym przez Rosjan od momentu upadku Związku Radzieckiego. Z powodu nałożonych na Rosję sankcji gospodarczych, Irkut stanął pod ścianą. PD-14 może i wygląda nowocześnie, posiada podobne gabaryty co konkurencja, jednak w efekcie odstaje od nich, jeśli chodzi o spalanie. A to właśnie ten czynnik jest decydujący dla każdej linii lotniczej wybierającej nową maszynę. Jeśli chodzi o rozmiary samolotu, maszyna w swojej bazowej specyfikacji jest porównywalna do 737 MAX 8 oraz A320neo. Zabierają podobną ilość pasażerów. Irkut, co zrozumiałe z powodu silników, posiada natomiast gorszy zasięg. 6000 km to o 300 km mniej od 737 MAX 8 oraz 570 w przypadku A320neo. I to może być ogromny problem dla linii, które chcą samoloty nowej generacji wysyłać w loty transatlantyckie, tak jak to robi na przykład TAP Portugal. Samolot jest już oblatany i rozpoczęła się seryjna produkcja. W 2018 roku silniki Irkuta przeszły certyfikację ICAO, spełniając standardy bezpieczeństwa, jak i emisji spalin i hałasu. 15 grudnia 2020 roku MC-21 po raz pierwszy wzbił się w powietrze z rosyjskim silnikiem, startując z lotniska w Irkucku. Podczas testów sprawdzano najważniejsze parametry oraz zachowanie się samolotu w locie. Pierwszy lot zawsze jest potwierdzeniem dla zainteresowanych linii, że projekt się rozwija i jest na ostatniej prostej. Z powodu zawirowań na świecie w 2020 roku odwołane zostały przeróżne targi lotnicze, na których producenci składali zamówienia na nowe samoloty. Właśnie dlatego taki oblot jest obecnie bardzo ważny. Finalnie, od momentu ogłoszenia projektu, zamówiono 285 maszyn, jednak zaliczki wpłacono na poczet tylko 175 maszyn, co nadal jest bardzo dobrym wynikiem. Jest to prawie dwa razy więcej od ich poprzedniej próby, która będzie tematem następnego odcinka, a mowa tutaj oczywiście o Sukhoi Superjet. Zatem czy można powiedzieć, że projekt idzie zgodnie z planem i okazał się sukcesem? I tak, i nie. 165 zamówień pochodzi z Rosji oraz 10 sztuk zagadkowo zamówiły Azerbaijan Airlines. Zamówienie z lekkim podtekstem politycznym.
Najwięcej maszyn oczywiście trafi do linii Aeroflot. I teraz pytanie, jest sukces czy nie? Jeśli chodzi o przerwanie dominacji Airbusa i Boeinga, to niezaprzeczalnie się nie udało. Zero zamówień z zachodu. Oczywiście nie jest to tylko wina 2020 roku. Zamówienia na samolot składano od 2010 roku, a ostatni anulowany list intencyjny został podpisany przez linię DEC Air z Kazachstanu w 2019 roku. Samolotu na zachodzie po prostu nie chcieli. Choćby samolot był nie wiadomo jak super, nie chcą ryzykować zakupu ze wschodu. Wiąże się to z niesprawdzonym serwisem, wątpliwą jakością, czy nawet strachem pasażerów przed wschodnią konstrukcją. Tym sposobem linie nadal zamawiają samoloty bazujące na 70- i 30-letniej konstrukcji. I zarówno Sukhoi Superjet, jak i Irkut MC-21 nie mogą z tym wygrać. I tą samą przyszłość zwiastuje chińskim konstrukcjom, takim jak Comac. Jednak czy Irkut MC-21 to totalna klapa? Według mnie nie. Samolot jest dobry, jest ok, zużywa troszeczkę więcej paliwa, ale nadal jest to nowoczesna konstrukcja. Jednym z celów produkcji tej maszyny było uniezależnienie się od Airbusa oraz Boeinga. Tak na wszelki wypadek kolejnych gospodarczych sankcji. Tak jak miało to miejsce z silnikami, które pierwotnie miały trafić do Irkuta. I to się niewątpliwie udało. Oczywiście wydano dużo więcej na projekt niż po prostu zamówiono by te 175 maszyn z zachodu, ale Rosja nadal może być blisko konkurencji z zachodu i w przypadku jakichś problemów politycznych nie zostają z niczym. A w tym odcinku to już tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, abym kontynuował tą wschodnią serię. Dzięki, cześć!